Kilka lat temu wszyscy zastanawialiśmy się, czy ogólnodostępny internet będzie takim hitem, czy będzie boom. Teraz nie znajdziemy miejsca, w którym nie mamy Wi-Fi. Tak samo sytuacja wygląda z ładowaniem bezprzewodowym. My nie lubimy szukać miejsca, gdzie możemy naładować telefon. Ciągłe kable w telefonie, czy w plecaku, czy też w samochodzie, to jest coś, co nas ogranicza. Teraz już nie posiadam ładowarki, bo przechodząc przez Warszawę mogę dostrzec naklejki z napisem PowerMat. To oznacza, że mogę wejść do danej restauracji, naładować sobie, podładować telefon i w tym momencie również popracować. Dzięki temu zawsze będę w kontakcie. Ale jeżeli chcę mieć szybszą informację, gdzie są dostępne power spoty, mogę pobrać naszą aplikację z iOS-a czy też Androida i w sposób automatyczny pokaże mi, gdzie mogę doładować telefon. Tutaj jest dostępne na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Tajlandii, we Francji, teraz od marca również w Polsce. Tutaj należy przytoczyć sytuację z ogólnodostępnym Wi-Fi, tak? Trochę czasu minęło, zanim to w każdej restauracji było dostępne. Tak samo będzie z ładowaniem bezprzewodowym. To jest kwestia czasu. Dla klientów jest to bezpłatne. Konsument po prostu przychodzi do danej restauracji, korzysta z tego ładowania bezprzewodowego, sam dostaje ringi i doładowuje swój telefon.